7:09. Rozmowa poranka. Gościem poranka 7:09 jest dziennikarz TVP Sport Grzegorz Chodkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Polski Związek Piłki Ręcznej poinformował wczoraj, że Patryk Rąbel nie będzie już trenerem polskiej reprezentacji. Jest to zaskoczenie, czy należało się tego spodziewać? Wydaje mi się, że należało się jednak tego spodziewać. Patryk Rąbel miał dokładnie prawie 4 lata na to, żeby zbudować reprezentację na imprezę docelową. A tą imprezą docelową byłyby Mistrzostwa Świata, które niedawno zakończyły się w Polsce i Szwecji. I o ile Szwedzi taką reprezentację przygotowali, która walczyła do końca o medale Mistrzostw Świata, o tyle my, nawet nie mając takich ambicji, nie przygotowaliśmy drużyny, która awansuje co najmniej do ćwierćfinału turnieju. Wiązało się to przede wszystkim z tym, że zależało nam na tym ćwierćfinale, bo otworzyłaby się nam ścieżka olimpijska, to znaczy mielibyśmy już gwarantowane miejsce w przyszłorocznych turniejach kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. To się nie stało. Widzieliśmy też, że ta drużyna, mimo chęci starań trenera, bo nie można mu w żaden sposób odmówić tego, nie była dobrze naoliwionym mechanizmem i szczególnie ten mecz ze Słowenią pokazał, że cały czas odstajemy dość mocno od tej ścisłej światowej czołówki, więc po prostu spodziewaliśmy się tego, że to nie będzie decyzja pozytywna dla Patryka Rąbla w środowisku dziennikarskim i też takie jaskółki nam to już ze strony ZPRP mówiły, chociaż starsze pokolenie mówiło do mnie związkowe, że tak powiem, że raczej zostanie młodzież, natomiast mówiła, że będzie zmiana, i ta młodzież miała rację. Tak, wspomniał pan o tym meczu ze Słowenią, ale jeszcze trzeba wspomnieć o tym meczu z Arabią Saudyjską, który był bardzo brzydki do oglądania, że można powiedzieć, że nasza reprezentacja ledwo wygrała z amatorami. Powiem tak, był pewien okres w światowym sporcie, że drużyny spoza Europy, może spoza Ameryki Południowej, słabo grały w piłkę nożną. To się już zmieniło. Może nie we wszystkich przypadkach, ale powiem szczerze, że jeśli chodzi o Azję i tutaj kraje arabskie, to bardzo mocno inwestują w piłkę ręczną. Wiadomo, że sytuacja była taka, że my mieliśmy potężnego sportowego kaca po meczu ze Słowenią i najzwyczajniej w świecie z Arabią Saudyjską trzeba było wygrać. Trudno naprawdę się czasami podnieść po takim samotnym laniu i wiadomo, że musimy uratować coś, co żeby nam po prostu nie przyniosło to wstydu. Ja bym tak bardzo nie skupiał się na meczu z Arabią Saudyjską, bo piłka ręczna to nie jest gimnastyka artystyczna, że czekamy na dobre wrażenie, bo to jest oceniane przez sędziów. Powiem makiawelicznie, liczyło się zwycięstwo i to zwycięstwo zostało ocenione. Przypomina mi się taki mecz z 2008 roku przeciwko Argentynie. Proszę Państwa, grała drużyna Bogdana Wenty i to był mecz, który zdecyduje o tym, czy my awansujemy do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. I też Polacy grali koszmarnie, w sensie takim, że do końca się męczyli z Argentyną. Wydaje się, że po prostu, mówiąc wprost, handballowym ogórkiem wtedy, a mimo wszystko do końca nie było pewne, czy my wygramy coś. Mecz, który obowiązkowo musimy wygrać. Czasami się tak dzieje i tutaj bym absolutnie nie obciążał ani trenera Rąbla, ani zawodników za w sensie takim, rzeczywiście może nie najlepszy wizerunkowo mecz z Arabią Saudyjską, natomiast on nie ma w tej chwili żadnego znaczenia, poza tym, że wtedy miał znaczenie, że Polacy awansowali do drugiej rundy. Czyli ta weryfikacja w postaci mistrzostw u siebie została, była dosyć bolesna dla trenera. I czy trener Rąbel w ogóle rozwinął ten zespół przez te kilka lat? Czy drużyna zaliczyła progres? Powiem tak, na pewno tak, w sensie takim, że jak zaczynał, wszedł na zgliszcza, była zmiana pokoleniowa. Nie rozumiem często w polskiej reprezentacji czegoś takiego, że zawodnicy w sile wieku, bym powiedział, rezygnują z reprezentacji, potem mają chwilę refleksji, może by chcieli do niej wrócić, ale trener Rąbel stwierdził, że będzie on władzą tej reprezentacji. Za duża wyrwa była, żeby Polska została na takim wysokim poziomie, powiedzmy, który skończył się w 2015 roku. Czyli brązowym medalem jeszcze pod skrzydłami Michaela Biglera, niemieckiego trenera. Potem rzeczywiście nastąpiło tąpnięcie, bo Rąbel grał
cztery razy w imprezach mistrzowskiej rangi przez te 4 lata i ani razu nie awansował do pierwszej dziesiątki, czyli Mistrzostwa Europy 2020, 21 miejsce, 2022, 12 miejsce i to jest najlepszy wynik na imprezie mistrzowskiej rangi. Mistrzostwa Świata w 2021 roku, 13 miejsce i to już wcale nie było tak źle. No i teraz 15 miejsce jako gospodarz turnieju, więc no, o kilka dobrych miejsc niżej niż się spodziewaliśmy. Patryk Rombel bardzo mocno metodycznie pracował nie tylko na poziomie reprezentacji, ale też w ogóle w pionie szkolenia, więc on wykonał gigantyczną pracę, jeśli chodzi o research zawodników, o próbę zlepienia systemu, z tego szkolenia mają w przyszłości przyjść owoce. Niektórzy uważają, że został za szybko odwołany, w tym sensie, że być może nie dadzą mu działacze dokończyć pewnej misji. Natomiast pierwsza reprezentacja ma to do siebie, że nawet jak pracujemy z nią bardzo mocno, pracujemy z nią bardzo sumiennie, analitycznie, bo tak trzeba też powiedzieć o Patryku Rąblu, na końcu jednak jest wynik i to też był argument ten prezesa Henryka Szczepańskiego, prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce, no bo rzeczywiście na końcu reprezentacja Polski niby grała równorzędne mecze, niby walczyła z tymi najlepszymi, ale zawsze czegoś brakowało. Jeden z dziennikarzy, bodajże Sport.pl, wymienił 30 bodajże parę meczów reprezentacji Polski z silnymi rywalami. Tam były dwa tylko spotkania, gdzie udało się wygrać. To zdecydowanie za mało. Z drugiej strony Patryk Rombel miał naprawdę mnóstwo czasu i taką poduszkę medialną, bo proszę zauważyć, że nikt w ogóle z dziennikarzy zajmujących się piłką ręczną z tego środowiska nie atakował Patryka Rombla. On miał niesamowicie dużo czasu i dużo komfortu, żeby zbudować drużynę na miarę ćwierćfinału Mistrzostw Świata. I pytanie teraz jest następujące. Czy jakikolwiek inny trener mógłby tego dokonać, czy nie? I to jest sprawa w tej chwili otwarta. No właśnie, tutaj też jest moje pytanie, czy teraz ta drużyna osiągała wyniki na tyle, na ile pozwalał ten zespół, jeżeli chodzi o jakość, czy te wyniki były ponad stan umiejętności naszych zawodników? No bo ostatecznie to jednak zawodnicy wychodzą na boisko i to oni grają. Zgadza się, ale też piłka ręczna ma to do siebie, że trener ma narzędzia cały czas nad przebiegiem taktyki swojej drużyny, zarówno w obronie, jak i w ataku. Przypominam, że w piłce ręcznej są tak zwane zmiany lotne, czyli możemy zmieniać zawodników i do ataku, i do obrony. Na dobrą sprawę możemy grać 2 siódemkami. Oczywiście to jest niemożliwe, bo przeciwnik by to momentalnie wykorzystał i rzucił. Nie ustawilibyśmy się przy szybkim wznowieniu tej chwili, jaki jest jeszcze szybszym ze środka. Więc wydaje mi się, że jednym z poważniejszych zarzutów to może za duże słowo, ale no tak się gdzieś tam mówiło i w środowisku dziennikarzy sportowych zajmujących się piłką ręczną, ale też i trenerów, że nie do końca Patryk Rombel reaguje na to, co się dzieje na boisku. Miałem kilka przykładów, że rzeczywiście tak było. Miałem też przykłady, kiedy reagował. No ale więcej było, mam wrażenie, tych przykładów, gdzie czasami nie zareagował, a to też wyróżnia trenera z tak zwaną czutką, z tak zwanym nosem, że jeśli widzi, że coś się nie dzieje na danej pozycji dobrze, to trzeba natychmiast zareagować. Czasami miałem wrażenie, że zbyt mocno przywiązywał się do swojego planu albo do konkretnego zawodnika na pozycji, nawet widząc to, że ten zawodnik tam, mówiąc kolokwialnie, nie domaga. I to też był jeden z zarzutów, z tego co wiem. Wczoraj rozmawiałem z jednym z trenerów z Rady Trenerów Związku Piłki Ręcznej w Polsce, no to był jeden z zarzutów wobec Patryka Rombla. I pan z tą decyzją związku się zgadza, że należało podziękować trenerowi Romblowi? Powiem tak, ja nie mam wszystkich, znam bardzo dobrze Patryka Rombla, bardzo go doceniam, nie mam wszystkich faktorów, na których podstawie mógłbym to tak definitywnie ocenić. To znaczy, jeśli chodzi o wynik, rzeczywiście może warto zmienić z prostej przyczyny, że nowy trener, nowe tchnienie, nowe rozdanie, nowy początek. Czasami no, jest to potrzebne, no, że się odbijamy od pewnego punktu. Z drugiej strony trener Patryk Rombel, mimo zobligowania go przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce, nie przygotował raportu ze swojej pracy, to już wiemy. No, nie wiem, czy miał za mało czasu, bo miał być może za mało czasu, bo miał kontrakt do końca marca 2000, ma jeszcze oczywiście obowiązujący kontrakt do 2023 roku, no ale wiem od Rady Trenerów, że to była bardziej no, pogadanka na temat tego, co się działo, a nie porządny raport,
który mógłby zaprezentować de facto czasami na swoją obronę, bo na przykład po mistrzostwach też dowiedziałem się w czasie mistrzostw, ale już kiedy Polacy nie grali, że Rombel rzeczywiście szukał bardzo mocno kogoś na prawe rozegranie jeszcze i na przykład prosił Pawła Paczkowskiego, czy nie chciałby wrócić do reprezentacji. Paweł Paczkowski, zawodnik z Kielc, Industrii Kielce, doznał kontuzji na klubowych mistrzostwach świata, kolana i co go wykluczyło de facto z mistrzostw świata, ale wiem, że szukał, widział już te słabe punkty, między innymi na prawym rozegraniu, że tutaj jest moment, że trzeba gasić pożar. No tego pożaru rzeczywiście Rombel, jeśli chodzi o drugą linię, o prawe rozegranie nie ugasił. To teraz pytanie, kto po Patryku Romblu? Nie, jest kilku kandydatów. Wydaje mi się, że Związek Piłki Ręcznej w Polsce nie będzie raczej szukał trenera zagranicznego. Mamy kilku na pewno kandydatów z pokolenia złotych chłopaków Bogdana Wenty. To znaczy już jest drugim trenerem reprezentacji cały czas, który prawdopodobnie poprowadzi najbliższe dwa mecze polską reprezentację w eliminacjach Mistrzostw Europy 2024 z Francją. 8 marca w Gdańsku i potem 3 dni później we Francji i będzie to Bartek Jurecki. Zobaczymy, czy Bartosz Jurecki jak się z tej roli wywiąże, ale też to jest człowiek z olbrzymim doświadczeniem. Wiele lat w Bundeslidze, w Magdeburgu przecież, proszę zobaczyć wideo, jak jest żegnany przez niemieckich działaczy, niemieckich kibiców. To naprawdę warto obejrzeć, jak niemiecka myśl szkoleniowa docenia Bartosza Jureckiego. Jest to wideo na YouTubie. Proszę to zobaczyć, bo to jest coś wzruszającego. A wracając już oczywiście do kandydatów, mam Bartosza Jureckiego. Jest na pewno Marcin Ilewski, wolny na rynku, rewelacyjny trener i zawodnik z olbrzymim doświadczeniem w Lidze Mistrzów. Zdobył Ligę Mistrzów z HSV Hamburg. Najlepszy, jeden z najlepszych zawodników Mistrzostw Świata 2007, bo on był wtedy w 7 najlepszych zawodników świata. No i przede wszystkim też w tej chwili bardzo taki światły trener, który bierze zawodników, mówiąc kolokwialnie, obrabia ich i wypuszcza jeszcze lepszych ze swojego zespołu. Mam tu na myśli Szymona Sićkę. On został wypożyczony z Kielc do Zabrza, gdzie pracował z górnikiem Zabrze właśnie Lijewski. No i zobaczmy, kim był w tej chwili i jest Szymon Sićko dla reprezentacji. Bez niego to już by był w ogóle, no, byłaby zupełna katastrofa. Marcin Jewski, wiem, że na pewno akces taki składa jeszcze Rafał Kuptel, trener Gwardii Opole. I nie wiem, czy takim czarnym koniem też całego wyścigu może być Robert List, a więc trener Azotów Puławy, który był asystentem Talanta Dujszybajewa. No i to jest też człowiek z olbrzymimi ambicjami, z olbrzymim warsztatem też bardzo dobrym, jeśli chodzi o defensywę, więc mam tutaj 4 takich zawodników. Może będzie to para, może to będzie pierwszy trener, drugi trener, no trudno mi powiedzieć. W tej chwili jest naprawdę gorąco na tej Puławskiej, tam w siedzibie ZPRP i gorączkowe są ustalenia, kto może być, ale dla mnie faworytem jest, wydaje mi się, albo Marcin Ilewski, albo Rafał Kuptel, a może ta para w ogóle to przejmie i będzie to prowadzić. Tak, bo podejrzewam, że jednak ci zawodnicy z drużyny Bogdana Wenty będą mieli pewien handicap, jeżeli chodzi o ten wyścig o fotel selekcjonera. Tak, ma pan rację, bo to jest obiektywny handicap. Tak jak powiedziałem, Marcin Ilewski mi się tutaj z Rafałem Kuptelem wysuwa na pierwsze miejsca. No i zobaczymy. No, liczę na to, że to młode pokolenie teraz odda to, co zrobiło jeszcze jako zawodnicy. Teraz da nam jako trenerzy, bardzo na to liczę. No chyba, że na Związek Piłki Ręcznej w Polsce zaskoczy i na przykład weźmie kogoś z zagranicy, na przykład jakiegoś trenera hiszpańskiego czy islandzkiego, czy jeszcze kogoś, bo to różnie bywa, ale według mnie raczej to będzie polska myśl szkoleniowa. Dziennikarz TVP Sport Grzegorz Chodkowski był moim oraz Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, miłego dnia dla Pana i dla wszystkich słuchaczy radia. Dziękuję bardzo. Dziękuję wzajemnie. 7:09. Rozmowa poranka.